Dzień dobry. Jak zauważyliście, ci, którzy przychodzą do nas na zajęcia, znajdujemy się w pracowni plastycznej Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Dzisiaj chciałabym, jako że ciągle nie mamy zajęć plastycznych, pokazać Wam, jak zrobić sobie samemu ekopędzelki, ekopióra i ekonarzędzia do rysowania, malowania z tego, co znajdziecie na łące czy przy domu. Tutaj mam już gotowe pewne narzędzia. Część jest już brudna farbą, ponieważ próbowałam. Tutaj mamy na przykład na patyczku, jest druga wersja, taką miotełkę ze starego prześcieradła. Tutaj mamy miotełkę z trawy, z trzciny. Kolejną rzecz, która wygląda jak miotła Baby Jagi, zrobiona ze sznurka. Jeszcze jedna miotła, również z trzciny, tylko jest trochę cieńsza. Tutaj mamy pędzelek zrobiony z rolki po papierze toaletowym. To jest jeden kawałek plastiku, ta taśma klejąca, bo niczym innym się nie dało, czego użyłam. Tutaj mamy taką kurzą łapkę z gałązek. Oraz, co najfajniejsze w tym zestawie, tego typu pióra. To są sekundę przetry, żeby lepiej pokazać. Puste w środku, takie rośliny. Czasem rosną przy drogach, mają takie spore liście. Suche badyle, trochę przypominają bambus. Ja je pościnałam pod różnymi kątami. Gdzie tutaj jeszcze z farbą użyte. Pościnałam je pod różnymi kątami, żeby przypominały, tak jak, nie wiem, może mieliście gdzieś jeszcze na polskim, albo widzieliście w telewizji, jak pisano gęsim piórem. Kształt jest podobny, tylko one są dużo większe. Ale mamy, o zobaczcie, tutaj zaostrzony, mniej lub bardziej w różne kształty. Tutaj mam stary talerz, na który wylałam, uwaga, resztki pigmentów. To są najzwyklejsze pigmenty, jeżeli zostanie komuś z malowania w domu. Warto je wykorzystać, to są takie same farby jak każde inne. Jeżeli podczas kwarantanny dużo malowaliście, dużo zużyliście swoich plakatówek, te są znacznie tańsze. Też można wszystkie kolory mieć. Ja tutaj mam tylko kilka. Brązowy, czerwony, granatowy i taką zgniłą zieleń. Tutaj sobie uzupełniam na moim talerzu. Proszę bardzo. Mamy najzwyklejsze w świecie, najtańsze pigmenty. I teraz sobie coś narysujemy. Zacznę najpierw od używania właśnie tego elementu. Namaluję oczy. Okay. Co Wam przypomina takie duże oczy? Co ma duże oczy? No, zastanawiajcie się, co ma duże oczy. Jakie? Może być człowiek, ale niekoniecznie. Co ma takie oczy? Ze szparką. O. Oczy. Teraz namaluję czarny, nos. Zaczyna Wam to już coś przypominać, czy jeszcze nie? A teraz maluję takie dwa kółka. Co Wam to zaczyna przypominać? No, zastanawiajcie się dalej, a ja będę tutaj kontynuować. Widzę, kształt się robi coraz bardziej znajomy, prawda? Znacie taki kształt? Co to będzie? Myślałam, że część z Was już się domyśliła. już widać, że jest to pysk, czyli kota. Okay. Mamy podstawowy kształt przy pomocy ściętego patyka. Mogę użyć kolejnego, cieńszego, żeby dorobić szczegóły. Okay. Myślę, że wszystko widać. Więcej konturu. Oczywiście na mniejszym kartonie zużyjecie mniej farby i nie trzeba będzie tak często tego patyka w tej farbie maczać. Mogę nim również robić kreski. Tak, kolorować. Co my tu jeszcze za kształty mamy? Taki trochę ścięty. Zobaczymy, co nie możemy zrobić. Okay. Bokiem. Ten jakiś dziwny kształt, to robi coś się... O! Tą stroną. Są tak pościnane, że może je wypróbowywać z każdej możliwej strony. Oto maluję nos jeszcze bardziej. O. Uła, jaki dźwięk. To jest zawsze niebezpieczeństwo. No dobra, jak już mamy zarys kociego pyska, tak? To co trzeba zrobić? Taki łysy będzie? No nie bardzo. Teraz mogą nam się przydać nasze kolejne wynalazki. Czyli na przykład teraz wypróbujemy tą miotełkę. Muszę ją trochę na równo złożyć. I rozkładam ją w ten sposób. I maczam w farbie. O! I mogę mu namalować pudło. Jest bardziej futrzasty. No jest. Doleję tutaj farby. A niestety im większy obrazek, tym więcej farby pójdzie. Ale jeżeli to pigmenty, które są tanie, i resztki, to dlaczego nie? Okay. Dobra. Tutaj mamy miotłę taką cieńszą. Spróbujemy tą cieńszą miotłą. Okay. Jest nawet fajniejszy, drobniejsze kreski nam stawia. Dobra, to wypróbowane. Zobaczymy, jaki ślad zostawia miotełka z rolki po papierze toaletowym. O, to nawet daje fajnie. Robi większe plamy. tym można malować większe powierzchnie. O. Podoba mi się bardzo. Jak ktoś ma mniej czasu, to może ten. Ok. Dobra, co my tu mamy? Mamy miotełkę ze sznurków. Zobaczymy, jaki daje kształt miotełka ze sznurków. Miotełką ze sznurków można odbijać. Myślę, że nią można namalować na przykład tutaj jakieś tło. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Mamy szeroką miotłę ze sznurków. Co ja ją mogę... O! Ją mogę smarować gęściej. I mamy kota wystającego z trawy. O! Tu mu jeszcze trochę damy. O, i można zrobić tło. Co my tu mamy? Jeszcze taką kurzą jakąś łapkę. Tym korzem można wąsy. Ok. Teraz jeszcze wrócę na chwilę do tych moich ulubionych patyków. I domaluję kawałek języka. Ok. I jeszcze poprawimy wąsy. Może trochę oczy, jak to wygląda. Tutaj trochę morda krzywa wyszła. Trzeba by tu poprawić. I tu poprawić. Tu ma poprawkę. Ok, damy więcej. No oczywiście możecie użyć kolorów jakich chcecie. Ja używam to co mi tutaj zostało, takie resztki, ze względu na pewną oszczędność. Tymczasem, o, tu się fajnie bokiem maluje. Tymczasem Wy możecie zrobić na przykład no, kota różowego, jeżeli macie taką potrzebę. Mhm. Jest. Ok. I to wszystko przy pomocy patyków. Sekundę pokażę Wam. Przed chwilą wykonany przeze mnie tą samą metodą portret pani. Też właśnie tymi patykami i miotełkami. A tutaj mamy koteła. Więc jeżeli nie macie w domu pędzelków, możecie je zrobić sobie sami z dowolnych materiałów. Jeszcze Wam pokażę. Tutaj mamy właśnie suche badyle, najróżniejsze. To, co mi zostało. Jakieś patyki. Słomki. Ścięte, puste jakieś badyle roślinogrodowych. Coś, co przypomina miotłę czarownicy. Wszelkie sznurki. Inne dyndadła. Trzymajcie się, miejmy nadzieję, że już niedługo się zobaczymy. Bawcie się dobrze, trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi.